zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że administracja Bidena szykuje się na totalną porażkę w wyborach międzyprezydenckich. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szareczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach, bardzo często zdemonetyzowanych filmików. Jeżeli możesz, to polecaj, gdzie można. No szykują się, szykują, wszyscy już widzą, że po prostu ten eksperyment amerykański z komunizmem nie działa. Chociaż całe te wahadło, no to już od Clintona poprzez Baracka, Muhammada, Obamę, Ameryka przesuwa się w kierunku lewactwa, te miasta już zostały opanowane kompletnie, nawet taki Dallas, Texas, no to tam, no jest Texas ogólnie rzecz biorąc, no to jest konserwatywny, ale do Dallas zaczęli się sprowadzać komuniści, no i teraz opanowali. Gdyby była taka sytuacja, że w Teksasie 30-paroletni mężczyzna przybierał się za kobietę, no i był taki program dla dzieci 7-8-letnich, no i jeden z polityków bardzo zaprotestował, no to kiedy był na ulicy, szedł po chodniku, to banda lewaków po prostu go zaszczuwała, no to przyszli tajniacy i rozwiązali problem. Jak rozwiązali problem? No w Teksasie, w republikańskim stanie ogólnie, w konserwatywnym niby, no to ci tajniacy w zasadzie zaaresztowali tego konserwatystę, który był zaszczuwany, ścigany i w zasadzie nawet prawie że bity. Także, że te bagno już trafiło nawet do Teksasu, do policji, no idzie to wszystko od góry. Jeszcze 5, 10, 15 lat temu, no to większości stanów, większości miast amerykańskich, normalny obywatel mógł się spodziewać, że policja będzie go broniła. A teraz policja, no to jest po prostu ramię armii politycznej, ramię partii komunistycznej. No i idzie, działa ręka w rękę. Prokurator stanowy w Kalifornii, lewak, no będzie odwoływany. Jutro będzie odwoływany, bo nawet demokraci, komuniści w Kalifornii doszli do wniosku, że to, co ten lewak pozwolił na wzrost przestępczości w całym stanie, do tego wzrost bezdomności i tak dalej, napady, kradzieże, morderstwa, no to nawet i lewacy mają już dość. Także cała fala i te otwieranie się oczu przez nawet demokratów, przez tych normalnych demokratów, no to zaczyna być widoczna. W Ameryce są te wybory prezydenckie, czyli 2020-2024, tam 2016, 2012, 2008, co 4 lata, no ale są wybory międzyprezydenckie, także teraz 2022, no to będą wybory międzyprezydenckie, no i tam są wybierani ludzie do Senatu i do Izby Reprezentantów. W Senacie jest 100 osób, 100 polityków, 100 senatorów i senatorek, dlatego, że jest 50 stanów. Na 50 stanów każdy stan ma dwa miejsca, niezależnie jak są duże stany. Geograficznie duże, czy ludnościowo duże, to nie ma znaczenia. Takie małe Rhode Island ma tam niecałe 2 miliony, ma dwóch senatorów, no i Kalifornia też ma dwóch senatorów, no i później w Ameryce jest jeszcze 435 reprezentantów, którzy są wybierani co 2 lata, no ale to jest proporcjonalne do
ludności. Tam co 10 lat w Ameryce przeprowadza się spis powszechny, no i mniej więcej jeden reprezentant jest na 600, 700, 800 tysięcy ludzi. Też to jest dosyć dziwaczne, że to nie reprezentuje, nie jest konkretną liczbą, powiedzmy, i na milion, tak? No to by było, powiedzmy, 330 milionów, to powinno być 330 reprezentantów, no ale jest 330 milionów, a reprezentantów jest stała liczba 435, także oni manipulują tymi liczbami, ile ludzi potrzeba. No i właśnie to jest ta kwestia, że senatorzy są wybierani na 6 lat, to 1/3, czyli 33 senatorów jest wybieranych w całych Stanach, także będzie jedna wielka lawina zmian. No i 435 reprezentantów też będzie jedna wielka lawina zmian. W 1986 roku zaczęła się ciekawa sprawa, że Partia Republikańska straciła Senat. Pierwszy raz w sumie od poprzednich 30 lat. To było nie do usłyszenia. No a później od 1986 roku przez ostatnie 35 lat prezydenci zawsze w sumie tracili kongres w tych wyborach międzyprezydenckich, także te wszystkie 5 wyborów międzyprezydenckich, między innymi Bill Clinton miał taką wielką stratę, również George Bush i Barack Obama. Na dzień dzisiejszy Biden wygląda na to, że będzie jeszcze gorzej, że to już będzie najgorzej, jak tylko może być. No i czy Biden może cokolwiek zrobić? No w zasadzie jak się popatrzy na historię, no to można by było się nauczyć, no ale w Ameryce akurat teraz benzyna jest po średnio na Amerykę to jest $5, chociaż w Kalifornii jest około 7, 8, 9 już chyba. Inflacja jest galopująca, no ale teraz cała administracja Bidena szykuje się na przesłuchania, no bo jeżeli kiedy Republikanie będą mieli kontrolę nad kongresem, no to zacznie się sprawdzanie, prześwietlanie, no i w sumie prośba o wyjaśnienie, o co chodziło w wielu sprawach przez ostatnie 2 lata. W sumie nawet Republikanie nie bardzo starali się wyjaśnić, co to się stało z tym Afganistanem. No, a z Afganistanem stało się coś strasznego. Kraj mniej więcej ustabilizowany został zniszczony w ciągu jednego dnia, dlatego że tam parę tysięcy Amerykanów się wycofało. I 300 tysięcy Afgańczyków pracujących dla rządu, w zasadzie wszystko to upadło. Republikanie powinni pchać właśnie ten Afganistan, no i różne inne rzeczy, ale nie pchali. No, za Clintona, no to Kongres Republikański pchał, chodziło o Whitewater, no to była afera. Clintonowie, no to bandziory i złodzieje, tak samo jak i Biden i jego syn. Ten Whitewater, no to rodzina tych Clintonów, to była jedna wielka przekupiona sitwa. Hillary Clinton między innymi to tam zainwestowała $1000, a uzyskała 100 tysięcy w ciągu roku. No to każdy wie, że to coś było nie tak. Tam później się okazywało, że ona dała $1000, a dali jej kredyt na spekulacje tymi akcjami przyszłościowymi na rąbankę, no ale jedno wielkie oszukaństwo, no i to byli jedni wielcy oszukańcy, no i do tej pory w sumie są. No to Republikanie ścigali ich za ten Whitewater. Obamę, Muhammada Baracka Obamy, no to ścigali za Benghazi. Dzisiaj Republikanie, no to w zasadzie to są RINO, to Republican in name only, czyli to jest takie obraźliwe nazwa, że Republikanie to tylko z nazwy, no bo bardzo dużo jest tych
polityków, którzy bardziej się przychylają do lewactwa niż do konserwatyzmu. No i oni też będą zmiany. Z George'em Bushem to było ciekawie, no bo jak demokraci wygrali w 2006 roku, no to Biały Dom się przeszykowywał właśnie do takich spraw, że będą skarżeni. No i tak było. Demokraci nieustannie przez ostatnie dwa lata Busha, no to ciągle żądali jakichś wyjaśnień. Także administracja zamiast działać, no to musiała się tłumaczyć na lewo i na prawo. Także, że to było jeden wielki mętlik dokumentacyjny i policyjny. Biden no, mógłby zacząć wywalać ludzi na zapas, dlatego, że jak to było z Bushem w roku 2000, no to Donald Rumsfeld, to była wtedy wojna w Iraku, no to chcieli, żeby go wyrzucono, żeby ta się zmieniła cała ta osoba na tym miejscu przywódczym, no to nie został wyrzucony. Później, kiedy kongres został stracony, no to Bush wyrzucił Rumsfelda, ale to już w zasadzie nie było wiadomo co. No, parę takich błędów Biden zrobił, wybrał powiedzmy no po linii politycznej, no bo ministrem transportu jest homoseksualista, który ma męża, który w zasadzie jest na urlopie macierzyńskim, no albo ojcowskim, nic nie robi, on byłby burmistrzem małego miasteczka, to powinien go wyrzucić, no bo to są wielkie, te jedne wielkie sprawy z transportem. Drugi po linii politycznej wybrany, no to był, to jest Alejandro Mayorka, no to będzie jedno wielkie pytanie na temat całej sytuacji na granicy, dlaczego tak jest, także jest fatalna sytuacja, no to Biden mógłby go wyrzucić. Do tego też jeszcze Alejandro Mayorka jest odpowiedzialny za to, że starał się zrobić Ministerstwo Prawdy, czyli Radę Dezinformacji Rządowej. No, następny wybrany po linii partyjnej Javier Becerra, no to on jest ministrem zdrowia i opieki społecznej. No i też w zasadzie to powinien być wyrzucony, bo będzie wyrzucony, ale mógłby być wyrzucony przez Bidena, no bo on jedną wielką aferę zrobił, przepraszam, finansową na COVID-zie. Te wszystkie fundusze, które były przekazywane, no to jak zwykle we wszystkich w sumie krajach, jak jest forsa, no to ta forsa jest kradziona. No i pod tym Javierem Becerrą to było kradzione. Do tego dochodzi jeszcze Food and Drug Administration, czyli Ministerstwo Żywności i Lekarstw, no to też powinien powyrzucać stamtąd, dlatego że brakuje tego pożywek dla dzieci. No i to jest to, co na dzień dzisiejszy wszyscy Amerykanie się w sumie martwią. Tak, następna sprawa to Biden po tym, jak Biden, Clinton, jak stracił ten cały kongres, no to starał się jakoś współpracować z przeciwnikami politycznymi, z republikanami, no pchał tą swoją lewacką partię demokratów, no również kąsał i gryzł republikanów. W 1995 roku oskarżał republikanów o to, że był ten wybuch w Oklahoma City, tam gdzie jeden szaleniec
biały szaleniec załadował ciężarówkę nawozem, beczkami z nawozem wypełnionym benzyną i zrobił jeden wielki wybuch z przodu jakiegoś takiego państwowego ministerstwa stanowego. No tam zginęło kilkadziesiąt czy kilkaset ludzi. No to właśnie oni atakowali republikanów. No Clinton starał się w tej rozpaczy. Clintonowie i Obama pchają na komunizm. No Bidenowi się udało pchać kompletnie na komunizm, no ale Clinton starał się ustawić, że demokraci to są tacy środkowi, tacy jeszcze Kennedy'ego, no ale to już nie było prawda. Bidenowi za bardzo też nie udawało się nic zrobić po 2010 roku czy 2014, także on był mniej taki pchający do środka, do centrum i on był bardziej lewacki. No z Bidenem, no to Biden miał te swoje plany komunistyczne, budowania Ameryki lepiej, także nawet w ogóle nie słuchał republikanów, którzy byli skłonni współpracować, także wszystkie te jego plany po prostu upadły, no i zrobił to, co zrobił. Ameryka drukowała pod Bidenem pieniądze i tak jak w Wenezueli czy w Zimbabwe, nauczka jest dosyć prosta, jak się drukuje pieniądze, to jest galopująca inflacja, chociaż 17 ekspertów. No teraz to wiadomo, że jak ktoś już zaczyna mówić, że ktoś jest ekspertem, to można śmiało powiedzieć, że się gówno na czymkolwiek zna, a szczególnie ci eksperci rządowi, no to się nic nie znają. Każdy normalny wiedział, że drukowanie pieniędzy będzie, a tak te Yellen wychodzi i też opowiada, że pomyłkę zrobiła. No ale to Biden będzie musiał jakieś te pozostałe te swoje dwa lata ratować. No, co teraz może robić przez te 6 miesięcy? No już więcej nie może robić pomyłek, właśnie takie jak te problemy z tymi pożywkami dla dzieci. Z inflacją to dużo nie zrobi. No jedyne jeszcze, co mógłby zrobić, to otworzyć tą ropę, no ale to środowiskowcy zieloni go zaciukają. W 2006 roku to te wszystkie badania opinii publicznej na temat republikanów, że republikanie tyle stracą, nie były takie złe. Dzisiaj te badania opinii publicznej na temat administracji Bidena są po prostu tak beznadziejne, że po prostu się, no, trudno sobie wyobrazić, jaka będzie porażka demokratów. W 2006 trochę to była ten huragan Katrina, tam też nie za bardzo wyszło, do tego jeszcze tam wciągali polityków republikańskich, no bo tam między innymi jeden z tych polityków, no to miał jakąś taką aferę z młodocianą, no ale to wszyscy demokraci to mają nieustannie takie rzeczy i nawet jak wychodzi na wierzch, no to nic się nie dzieje. Tyle tylko, że jest nadzieja, że republikanie pójdą tłumami głosować. No i także Biden będzie miał nowy kongres, no już kompletnie nic nie będzie mógł zrobić. Co dzisiaj zrobi, zobaczymy, ale nadchodzą zmiany. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się zaszczuć komunistom, nie dajcie się zaszczuć socjalistom. To jakoś przetrwa. No, Ameryka raczej nie upadnie. Jest ta dwupartyjność. Będzie dobrze.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, czy na Clintona, czy na Baracka Obamę. No widzicie, do czego oni doprowadzili. Doprowadzili do strasznego zniszczenia Ameryki pod rządami Bidena. Także zmieńcie. Zmieńcie siebie, zmieńcie przyszłość. Zacznijcie być normalni. Zdrowia dla normalnych.